Witajcie, Lechici. 9 października, 8:40, IN News. Krótka relacja z Moskwy, z Ukrainy. Wygląda na to, że szachiści z moskiewscy przygotowują następną partię. No i tutaj relacja bardzo treściwa, choć krótka. Nie przedłużając, od razu pokażę, co tutaj mamy na rzeczy. Ot, leci sobie taki fajny chłopiec. Ła, słuchajcie, po prostu mega. Dobra, i teraz kolejny taki news. Kolejny taki news gdzieś tutaj mam. A, tak. No więc zobaczcie, jadą chałubice rosyjskie na Ukrainę. Także Zachód dostarcza swoje uzbrojenie. Rosjanie ciągną swoje ciężkie działa. Wiozą wojsko. Jak wiadomo, tam około 100 tysięcy w tej chwili już jest przeszkolonych. Unitarny okres przechodzi rezerwistów. No i tak jak mówiłem, ponieważ tam kilka miliardów, znowu Unia i znowu Amerykanie i Brytyjczycy dolewają oliwy do ognia, więc to będzie trwało. Ale to jest wszystko, słuchajcie, odwrócenie uwagi, żebyście wiedzieli, że to nie jest główna atrakcja. Za naszymi, tu nas odwracają głowę na wschód, podczas kiedy w ogóle na zachodzie się dzieją niebezpieczne sprawy. No i trochę na, oczywiście w głównym teatrze wojny, na Morzu Południowochińskim. No niemniej tutaj jak gdyby odwracana jest głowa od Watykanu jak najdalej, żeby nie patrzeć tam, a tam się dzieje następne rzeczy. Papież wezwał tam, żeby wszystkie pieniądze Kościoła spłynęły do tego Banku Watykańskiego z powrotem, gdziekolwiek one tam są, sobie mają spłynąć, i to wyznaczył taki termin zawity do końca października. Widać, później spodziewają się jakiegoś tąpnięcia w świecie finansów i nie tylko, więc no, zasoby zbierają w jedno miejsce, będą chronić to w centralnym miejscu. No a jeszcze dzisiaj kolejny programik, wyjaśnię to i tamto. Tymczasem dziękuję za uwagę.